Cześć, baseballine historia. Witam po raz kolejny w cyklu Moim zdaniem, kłaniam się nisko. A dziś opowiem trochę o świecie internetu, gdzie moim zdaniem warto szukać materiałów baseballowych. I skupię się tutaj na mediach społecznościowych, a w dniu dzisiejszym konkretnie na YouTubie. Kanałów jest bardzo dużo i nie będę pokazywał tu wszystkich swoich subskrypcji, bo po prostu jest tego za dużo. Wymienię więc kilka kanałów, które zajmują szczególne miejsce w moim sercu. Oczywiście, mówić będę tu o kanałach zagranicznych, bo nie mam pojęcia, czy na naszym podwórku coś się dzieje. Jeżeli coś się dzieje, to koniecznie dajcie mi znać. Dobra, zaczynam od platformy YouTube i zachęcam do spoglądania na monitor, będą zajawki tych kanałów. Zacznę badałem, ale jeśli chodzi o materiały wideo, to kanał MLB jest po prostu obowiązkowy i wspominam o tym tylko dla przyzwoitości. Musisz tam po prostu wejść i zobaczyć, że jest tam wszystko. Czy starczy ci życia, żebyś to wszystko, drogi widzu, zobaczył? Nie sądzę. Gdzieś przeczytałem, że zamieszczają średnio 17 materiałów wideo dziennie. W każdym razie, jeżeli chcesz być na bieżąco z MLB. Z tym co dzieje się w MLB, to jest to pozycja numer jeden. Oczywistą rzeczą jest też to, że każda drużyna MLB posiada swój kanał, więc zasubskrybowanie kanału swojej ulubionej drużyny należy do Twoich obowiązków. I generalnie wszystko, co jest powiązane ze stroną mlb.com, czyli np. MLB Network, jest warte uwagi i oglądania. Oczywiście do każdego mojego materiału staram się lepiej lub gorzej przygotować, dlatego musiałem mocno pogrzebać w swojej pamięci i odkopać niektóre kanały. A pierwszy baseballowy kanał, który widziałem i zapamiętałem, to kanał Dodger Films. Dawno tam nie zaglądałem, ale widzę, że sporo się zmieniło. W chwili obecnej widzę, że jest tam sporo materiałów z gier wideo, oczywiście MLB The Show, które wcześniej też było nawiasem mówiąc, ale jest też NHL czy NFL. W każdym razie twórcę Dodger Films zapamiętam głównie z relacji meczów Dodgersów. Stał na trybunach, łapał rany, wchodził w świetną interakcję z ludźmi, świetną interakcję z zawodnikami, kibicami, to bardzo pozytywny facet. Cała drużyna do rzęsów go znała. Była kiedyś taka afera, jak do głosu doszli ludzie z Advanced Media, czyli takiej organizacji, która zajmuje się treścią wideo. Oczywiście chodzi tutaj o MLB i na YouTubie była straszna czystka. Twórcy, którzy na przykład mieli w nazwie swojego kanału słowo MLB, dostawali odpowiedniego maila z lekkim upomnieniem. I niestety taka sama wiadomość dotarła oczywiście do Dodger Films. Dodatkowo przed którymś, mecz, przed którymś z meczów Dodgersów jakiś reprezentant drużyny Los Angeles podszedł do Bobiego, bo tak nazywa się twórca Dodgers Films, Bobby Crosby, i poprosili go ładnie o zaprzestanie nagrywania. Kanał, który istniał kilka lat i miał bardzo dużo widownię, mógł przestać istnieć. No ale zawodnicy Dodgersów się za nim wstawili, powstały jakieś petycje, hashtag chyba Save Dodger Films. Ogólnie niewesoła sytuacja, ale wracamy do treści kanału ogólnie lifestyleowe tematy baseballowe. Ja osobiście najbardziej lubiłem i lubię oglądać mecze softballowe w wykonaniu Bobiego i jego ekipy. Naprawdę bardzo pozytywni ludzie, świetnie to się ogląda i aż samemu chce się wyjść gdzieś z przyjaciółmi i po prostu pograć. Jeżeli chcecie się uśmiechnąć, polecam ten kanał całym sercem. Drugi z kanałów moich młodszych lat jest kanał o nazwie Bronx Bomber 42. Są to fantastyczne baseballowe kompilacje i może mówię to przez sentyment, ale w moim odczuciu są najlepsze. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z baseballem, to musisz to obejrzeć wciągniesz się w ten sport, gwarantuję ci to. I był to kanał bardzo popularny, MLB Fan Interactions, taki film ma na przykład 10 milionów wyświetleń. Bronx Bomber 42, prywatnie fan New York Yankees, ciągle nagrywa swoje kompilacje, choć nie robi tego za często, ostatni film rzucony był 4 miesiące temu, ale może to i dobrze, bo jeśli chodzi o kompilacje, to nie ma co robić tego na siłę. Szanuję i gorąco polecam. Jeśli chodzi o tematykę kompilacji i highlightów, to jest kilka takich kanałów, np. Sporting Videos, DM Highlights, My Decade Highlight Warehouse czy Baseball Epic Highlights. Nazwy kanałów oczywiście wstawię w opis tego filmu, nie musicie się martwić. Przechodzimy do nieco innej kategorii filmów, a mianowicie do tych z cyklu treningowych, czyli jak być lepszym zawodnikiem. Nie jest mi to potrzebne, nie stosuję trików i porad, bo zawodnik ze mnie żaden. Oglądam po prostu z ciekawości. Najbardziej popularnymi trenerami na YouTubie są Coach Justin z Ultimate Baseball Training i Coach Madden z Yugo Pro Baseball. I szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, czy to, o czym mówił, jest prawdą, no ale muszę założyć, że tak. Mnóstwo porad, fajnych tematów i spostrzeżeń. Fajna sprawa, choć trochę irytuje mnie nieco nachalny marketing coacha Justina. Kiedyś zapisany byłem do jego newslettera, bo miał fajne materiały. No ale to był błąd, bo moja skrzynka pocztowa została po prostu zmasakrowana przez jego maile. Niemniej wydaje się bardzo sympatycznym gościem, tak samo jak Coach Madden. Coach Madden y, firmuje się jako były miotacz MLB. I wiecie co, przygotowując się do tego odcinka, wystarkowałem trochę Coacha Madena. Chciałem sobie popatrzeć, co on w tym MLB robił, i kurczę, nie znalazłem jego statystyk. <gry> znalazłem jego statystyki z Minor League yy, oraz informację, że był zatrudniony w San Diego Padres, ale statystyk nie znalazłem, więc yy, czy on coś tam sobie pograł? W sumie nie wiem, no ale dobra, ale może się zna. Także to nie jest żaden wyznacznik. Jeśli chodzi o podobne kanały treningowe, to również mogę polecić taki kanał jak Antonelli Baseball, i tu jest bardzo dużo materiału. I to najróżniejszego. Świetne analizy, porady treningowe i też bardzo fajne gadki o MLB. I nie tylko MLB The Show, filmy z cyklu Moja kolekcja kart baseballowych, no takie głupoty, ale bardzo pocieszne. Nie oglądam każdego filmu, bo twórca wypluwa je jak skarabina, ale mogę polecić ten kanał. Polecę również mało znany kanał, czyli MM Baseball Academy. Nie bardzo wiem co to jest, bo jest coś tutaj napisane po hiszpańsku chyba. Ale zakładam, że jest to jakaś latynoska akademia, która ma za zadanie wcisnąć swoich wykowanków do Lig Amerykańskich. No i oczywiście pokazuje ich umiejętności. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię pooglądać sobie takie filmiki. To są naprawdę fajne materiały o marzeniach. Żyjesz gdzieś na jakiejś wenezuelskiej wiosce i masz nadzieję być drugim drugim hozartugę. Życzę tym chłopakom wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że zrealizują swoje marzenia. I wkrótce zobaczymy ich na wojskach MLB. Kolejny kanał to Baseball Magazine. Pierwszy olbrzymi plus to tytuły filmów: posłuchajcie tego. Baseball videos that Taco My Bell. Baseball videos that Butter my Biscuit. Baseball Videos that Ice my cream, ale mój faworyt to oczywiście Baseball Videos that Bartolo my colonna. Nie wiem kto to wymyśla, ale gość jest naprawdę dobry. A sama tematyka? Yy, kompilacje, ale nie jakieś super poważne ze świata MLB, a raczej takie, które możemy poglądać gdzieś na instagramach czy Niszowych kanałach. W każdym razie, filmy z rewelacyjnymi akcjami, i to głównie na jakichś szkolnych boiskach, albo filmy z kategorii tych śmiesznych. Naprawdę super kanał na odprężenie, taki baseball, po którym zrobisz albo wow, albo się zaśmiejesz. Lecimy dalej i czas na kanał Whistle. Ale nie cały kanał mnie interesuje, interesuje mnie w zasadzie jedna playlista, która nazywa się No Days of Baseball. Są to filmiki o dzieciakach, które są sportowymi gwiazdami w swoich szkołach i oczywiście wierzą w to, że w przyszłości będą również gwiazdami na boiskach MLB. Krótkie, kilkuminutowe filmy, ale świetnie zmontowane, rozmowy, wywiady, filmy z treningów, bardzo motywacyjne tematy. Jeżeli słucha mnie jakiś młody zawodnik czy zawodniczka, to naprawdę gorąco zachęcam Was do obejrzenia tych materiałów. Myślę, że to będzie bardzo duży, motywacyjny kop. Mnie zainspirował, choć do młodych już raczej nie należy. I na sam koniec znany i lubiany YouTuber Jimmy O'Brien, czyli Jaboy Media. YouTuber pełną gębą dużo vlogów, podcastów, warto zakościć tam dłużej. Oczywiście prawdziwą rewelacją jest jego seria króciutkich filmików z cyklu Breakdowns

Damn it. Now he's like thinks it's a joke. Komentuje też inne sporty, takie jak hokej czy futbol, ale na szczęście baseball jest jego numerem jeden. Jimmy to bardzo poważny youtuber, chyba jako pierwszy rozkręcił tę aferę z Astros, a w zasadzie zauważył zależność e, między uderzeniami w metalowy kosz a sposobem narzutu. Dlatego też wszędzie jest mile widziany, no może poza Houston. Ma również bardzo dobre dojścia jest to jeden z moich ulubionych kanałów, o ile nie ulubiony. Dobra, to jednak nie jest koniec, bo przypomniał mi się gość o imieniu Nick Hall. Jeżeli te nazwisko brzmi znajomo, to w sumie nie jest to nic dziwnego, bo Nick jest zawodowym komikiem. Ma też swój kanał na YouTubie i serię o nazwie Baseball Wisdom. Zaczął ją z jakieś 7 czy 8 lat temu, później zrobił sobie długą przerwę, ale na szczęście powrócił. O co chodzi w tej serii? Nick wciela się w postać najlepszego trenera we wszechświecie, coacha Kenta Murphy'ego, i uczy widzów, jak grać w baseball. Co wrażliwszych, muszę ostrzec, że jest tam sporo przekleństw ale ten cykl był po prostu nieziemski. Ja w dalszym ciągu uważam, że Kent jest najlepszym trenerem na świecie i mam nadzieję, że są tacy w naszym kraju. Now, if you're under 13 years old and you're still playing right field, that's because you're the worst fucking player on the team. So make sure you take good notes, cause I'm not gonna tell you this shit twice. When I tell you to throw me the ball, throw it to my glove. Go get it, stupid. We're making TV here. God damn. Linki do kanałów czy też do playlist, czy też do wybranych odcinków zostawiam w opisie, a wy podzielcie się proszę, co wy oglądacie na YouTubie, które kanały według was są warte uwagi, a w następnym odcinku porozmawiamy sobie o obecności baseballu na innych mediach społecznościowych. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.